Tak naprawdę to zacząłem biegać dopiero po 30, kiedy usłyszałem w telewizji, w wiadomościach, że odbędzie się maraton warszawski. Ta atmosfera, która jest na maratonach, bardzo mnie wciągnęła, że biegnie tak wielu ludzi i biegną, walczą ze swoimi słabościami. Człowiek zapomina o tym wszystkim, co go otacza na co dzień. Koncentruje się na początku na biegu, a po iluś tam treningach, kiedy dochodzi do takiej doskonałości biegowej, to też nawet o biegu nie myśli. Może biec, medytować. Można w czasie biegu robić wszystko dosłownie z głową, a człowiek tylko się przemieszcza. Nie biegnę tylko dla samego siebie, dla własnej satysfakcji, nie biegnę dla wyniku. Biegnę po to, by przez ten swój wysiłek zwrócić uwagę społeczeństwa na jakieś problemy, na rzeczy ważne. Dlatego też te moje biegi w intencji pokoju na świecie, czy w intencji talentów niedostrzeżonych. I ja jeszcze do tej pory jakieś granice sobie nie wyznaczyłem, ale staram się, żeby każdy mój kolejny bieg był lepszy. Wystartuję w ultramaratonie z latem do Sparty. Bardzo ciężkim biegu, o dystansie 246 km, a wcześniej pokonam prawie 3000 km, kiedy dobiegnę do Aten. Od świtu do nocy jest bieg. I to jest właśnie to, co lubię najbardziej i to, co mi przynosi później największy efekt, jeżeli chodzi o rywalizację sportową. Wyznaczam sobie trasę, wiem, kiedy będzie się ultramaraton i mam dni przeliczone. Każdego dnia muszę biec. Ten mój bieg jest w intencji ludzi ciężko chorych z hasłem walcz z chorobą. Chcę zwrócić uwagę na to, że ludzie chorzy nie powinni się poddawać, powinni walczyć z tym, bo dopóki walczą, są zwycięzcami. A kiedy się poddadzą, to już nie ma szans.